Cześć, z tej strony Melon221, czyli prowadzący bez narta Nilusz, na które zapraszam już od listopada na kanale Pod Narty. Tak, to nowy transfer, ponieważ wcześniej nagrywałem to, czy robiłem stream oczywiście na swoim kanale, a teraz zapraszam już na kanał Ludka, ale to dopiero w listopadzie, ale już teraz zapraszam, będzie ciekawy. Ale przejdźmy do tematu, który mam się zająć, o który mnie Rudek poprosił, czyli Harrachov. Harrachov jako nowy projekt architektoniczny. Skocznia w Harrachovie już czeka na najlepszych skoczków świata. Którym ma się zająć polska firma. Oprócz tego zajmę się jeszcze tematem oszustwa. Ale to do brzegu. Przejdźmy do tematu. Niedawno, a dokładnie 25 listopada, Adrian Dworakowski ze skijumping.pl wstawił na stronę wywiad i podał informację, że w Harrachovie planowana jest przebudowa skoczni na hillside wynoszący 260 metr. Planem ma się zająć polska firma Archigeum na czele z Przemysławem Gawędą, a sam Adrian zrobił oczywiście z tym człowiekiem wywiad. A na pytanie, kiedy pojawi się projekt skoczni, pan architekt odpowiada: mamy czas do końca roku. Nie jest go zatem dużo, więc już zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy się do roboty. Czesi chcieliby ruszyć z przebudową jak najszybciej. Jeśli inwestycja miałaby płynne dofinansowanie, a wsparcia ma udzielić rząd czeski, to myślę, że sfinalizowanie całości w przestrzeni na najbliższych 3, maksymalnie 4 lat jest jak najbardziej możliwe. Podejrzewam jednak, że pierwsze działania będą podjęte w tym kierunku, żeby zapewnić możliwość szkolenia dzieciom i młodzieży i że priorytetowo zostanie potraktowana kwestia tych mniejszych obiektów. A jakie ja mam zdanie na ten temat? Ja uważam, że to jest jedna wielka bzdura, a sama skocznia to jeden wielki burdel. Oczywiście chodzi mi tylko i wyłącznie o największą mamucią skocznię, czyli Czertak, chociaż Czertak to też nazwa tej dużej, chyba normalnej skoczni. Zacznijmy od tego, że tego mamuta powinno się po prostu zostawić w pizdu, za przepraszaniem. Dlaczego zamiast ciekawą miejscówką, jaką jest Ironwood, i najwyższą porą przebudować ten obiekt tak, żeby dało się na nim skakać, żeby był takim fajnym mostem między dużymi skoczniami a mamucimi. Zajmujemy się Harrachovem, który jest zdechlakiem, który od zawsze był podatny na wiatr i były tam najbardziej denerwujące konkursy, a i upadki były tak spektakularne, że mówiło się o nich bardzo, bardzo długo, szczególnie w latach 90. Później już trochę tych upadków było mniej. Po drugie, cieszę się, że pan Przemysław wspomniał też o mniejszych obiektach, bo to od nich powinno zaczynać się przebudowę tego kompleksu, a nie od mamuta, którym odbędzie się jeden weekend w FIS-ie, o ile będzie, bo nie wiadomo, czy w ogóle FIS będzie chciał tam ruszać konkursy Pucharu Świata, plus DSJ4M Cup, a i ten puchar ostatni nie jest pewny. Obiekty w Libercu zdychają, a Frenchlat nie ma dużej skoczni, dlatego przebudowa w Harrachovie nie jest w pełni zła, natomiast mamuta zostawiłby najzwyczajniej w spokoju i dał mu pogrzeb, po prostu pogrzeb i go nie przebudowywał. Tutaj po prostu powinno się zająć tymi mniejszymi skoczniami od K25 po K70, aż po tą dużą skocznię na Hillsa jest sytuowany na 142 metrze, gdyż tak jak mówię, duża skocznia w Harrachovie, a zarówno w Czechach po prostu powinna być. Ale to jeszcze nie wszystko, bo nad Czertakiem panuje jakieś widmo, jak podaje Michał Chmielewski z Przeglądu Sportowego, niejaki Paweł Skorp to jebany oszust. Choć w sumie to pierwsze też, oczywiście chodzi o słowo debil. Jak podaje w swoim tekście Michał, Paweł Skorp ma na koncie wiele oszustw, m.in. metoda na bilety siatkarskie, fake newsy jak Artur Pauli w reprezentacji Polski, czy zbieranie różnych rzeczy, po których nagle znikał. Ja osobiście bardzo się cieszę, że nie dałem na tę akcję ani złotówki, ponieważ nie mam żadnych wyrzutów sumienia oraz od początku wiedziałem, że cała zbiórka trochę za bardzo mi śmierdzi i ogólnie od początku sądziłem, że ona nie wypali. Natomiast Paweł Skorp za oszustwa według mnie powinien skończyć tam, gdzie powinien, czyli po prostu w pierdlu. Po cały tekst oczywiście z oszustwami Pawła Skorpa zapraszam do Przeglądu Sportowego lub na Twittera Michała Chmielewskiego, gdzie ten tekst właśnie on wstawił. Dziękuję, to by było na tyle, żegnam się z Państwem i jeszcze raz zapraszam już w listopadzie na Bez Narta Nie Rusz. Cześć!